teraz kierujemy się na południe. Jedziemy dalej i słuchajcie, tak naprawdę nie wiemy jeszcze gdzie. Wyjedzie. No i się okazało, że nie nagrywał, no. A zdarza się najlepszym. Ja już też tak miałam. Jak na takich ryneczkach, kupić można dosłownie wszystko. Hej, słuchajcie, jest 5 rano. No to chciałam wam powiedzieć, że właśnie idziemy od 10 minut, opowiadamy wam ciekawe rzeczy. Operatorem kamery był ten oto łysy pan w niebieskich okularach. No i jak się pięknie okazało, po 10 minutach wziąłem kamerę do ręki, bo jestem w tym lepsza. No i się okazało, że nie nagrywał, no. A zdarza się najlepszym. Ja już też tak miałam. Słuchajcie, a tak ładnie pokazywaliśmy wam, gdzie stoimy. A może to się nagrało? Na jakim polu? Nie wiemy, czy to się nagrało, więc nie, musimy to powtórzyć. Słuchajcie, jechaliśmy strasznie długo. Mimo tego, że kilometrów nie zrobiliśmy nie wiadomo jakich. No ale ile zrobiliśmy?
350. Naprawdę? Naprawdę. Ale cieniasy jesteśmy. Strasznie, ale się korkowało dosyć mocno. Było cały czas 30-31 stopni, więc no to też jest dosyć męczące. Większą część drogi jechaliśmy 50 na godzinę. No to po prostu siwy dym. Dokładnie, a postanowiliśmy już, gdzie jedziemy. Jaki jest dalszy plan? I do generalnie wyliczyliśmy, że bylibyśmy tam na godzinę 20. O. Motolotnia. Kubuś, zobacz, kto u góry leci. Co tam leci? I wyliczyli, że bylibyśmy tam na godzinę 22, 23. Nie, to w ogóle bez sensu. A więc troszeczkę bez sensu. A stwierdziliśmy, że całkiem rzut beretem od drogi, którą jechaliśmy, jest Kazimierz Dolny, a mnie tu jeszcze nie było widać nigdy. Więc grzechem byłoby nie zajrzeć, nie przejść się, nie wiem, pobieżnie zobaczyć chociażby, tak? Zawsze chciałam tu przyjechać, no to się przyjdziemy, teraz idziemy, zjemy coś, wrócimy do przyczepy. Tatę pośle do składania filmów. Nie, już dzisiaj nie. No to w każdym razie coś tam porobimy, ale już idziemy spać. Nie. Rano wstajemy, jedziemy dalej i jedziemy na kemping. Jawor nad Soliną. Tak. Taką zrobiliśmy dzisiaj rezerwację. I tam mamy zamiar spędzić tydzień do przyszłej niedzieli, chociaż zobaczymy. Zobaczymy, jaka będzie pogoda. Przynajmniej zarezerwowaliśmy sobie do niedzieli. Tak. A czy zostaniemy tam ciut dłużej, czy zerwiemy się i jeszcze gdzieś coś zwiedzimy po drodze? Znaczy myślę, że zerwiemy się w niedzielę, tak jak było zaplanowane, a na przykład gdzieś się jeszcze po drodze zatrzymamy na jakimś tam kempingu, nie wiem, środkowej. No gdzieś zaczymy, sobie poszukamy, żeby zobaczyć jakieś jeszcze kempingi i zobaczyć, wiecie co nasz syn robi? Po prostu... Ja Urwis po matce. No na pewno po matce, ale ten dzieciak w ogóle nie traci energii, nie? O, może Meleksem podjedziemy. O, a jak go zatrzyma? Nie, no dobra. A nie, bo to jest taki, co objazdy robi. Także słuchajcie, jesteśmy w Kazimierzu, idziemy coś zjeść. Jeszcze jak wrócimy i będzie coś widać, to pokażemy wam, gdzie się ustawiliśmy. Jest takie dosłownie małe pole kempingowe. Nie za duże, kilka przyczep tam się mieści, jest blisko centrum. Ten kemping jest bardzo rodzinny. Może dla każdego coś miłego. No Jezus Maria, kemping. Park Mazury mnie zachwycił ogromem, wielkością, pomysłami, ale ten mnie równie zachwyca, no bo tak na jedną noc, czy na dwie, jako miejscowa wypadowa, bardzo sympatyczna pani. No po prostu ubawiłam się po pachy. Od razu mnie wzięła za rękę, oprowadziła po tym kempingu, pokazała tu to, płacicie kiedy chcecie, mówi nie wyjeżdżajcie, z rana musicie zjeść kogutka. Kogucika, nie, ona kogutkę powiedziała. Nieważne. Mówi, bo bez tego oni was nie puszczą. No w ogóle mega fajna babka. To prawda, ale mówię, to jest taki kemping na jeden dzień, żeby pozwiedzać sobie Kazimierz, na dwa. Mówi, słuchajcie, w Kazimierzu trzy kościoły, mały rynek, duży rynek. No, także idziemy, brykamy się z buta. Słuchajcie, jest tak parno, że dobrze by było się wykąpać, kurczę, nie wiem, w Wiśle. No, naprawdę. Jest takie, to powietrze obkleja. No, ale podobno w całej Polsce się posypała pogoda, tak? Tak. Po kolei region za regionem, więc nie narzekajmy. Póki co... Duch się śmieje. Póki co mamy... słoneczko mieliśmy cały dzień. Nie ma deszczu, więc jest... Póki co nam pokazuje, słuchajcie, że... tak naprawdę tylko tutaj na wschodzie jest pogoda, bo wszędzie indziej już jest parno, ale pochmurno i ma padać. Mówiłam wam parę odcinków temu, że Michał to z Dorotania. Nasza rodzinna pogodynka. I... no nie ukrywając, tam gdzie jedziemy, tam też nie zapowiada się całkiem fajnie. No ale zobaczymy, jakoś to ale będzie. Ale jeden dzień tylko podobno. No, jeden czy dwa dni. Znaczy ja tam w to nie wierzę, bo jak patrzymy na te pogody długoterminowe, to tam ma to tyle wspólnego, co zeszłoroczny śnieg z zajączkiem wielkanocnym. No dobra, to co? To bujamy się, jak coś fajnego i ciekawego zobaczymy, to pokażemy. Także zostańcie z nami na krótkim odcinku i małym spacerku po Kazimierzu Dolnym. Tak. Dozo, moi drodzy. Do zobaczenia na rynku. No i słuchajcie, wchodzimy na rynek. W Kazimierzu. Słuchajcie, ruch jak na Marszałkowskiej. Kazimierz Dolny, popularny. Ale piękne koniki ubrane. Ale one się grzeją, widoki pewnie. Ale go trzymam za rękę, Julczku.
Ja cię kręcę, ileż tu jest ludzi. I co, podoba ci się? Bardzo. Michał, idź przez wodę się chłodzić. Chodź, Kuba, rękę. Idź za tą, ja zobaczę, na... idź za tą. Daj tacie rączkę. To by było na tyle? Nie chcę. No przejdź. No ale po co? No przechodź. Ale to przyjemne. Bo chodź. Ja nie lubię. O. Tutaj nie jestem w stanie. Festiwal? Kazimierski. Nie, Kezmerski. No, ja ci w tłumaczeniu już. Dobra, jak na każdym ryneczku, mnóstwo ludzi. Ole! Bardzo fajnie, przyjemnie, bo tu jeszcze tyłem można zajść. No to idziemy się przejść, zobaczymy sobie. Gdzie Kuba? Jak na takich ryneczkach? Kupić można dosłownie wszystko. Latarnia. Będzie się świeciła. Jest słupem, ale to o to, co mnie jest. To, co wisi, to jest od... Słuchajcie, jedyne miejsce, gdzie znaleźliśmy, to w jakiejś knajpie. A tu na rynku dzisiaj odbywa się koncert Polskie Radio Lublin. I pani, jak się nazywa ta pani? Pamiętasz? Urszula coś tam my. Gra na żywo koncert. No fajnie grają z zespołem, super. Tylko, że wszystkie te restauracyjki, knajpki i tak dalej, które są na rynku, są po prostu, tam nie ma, tam się palca nie ściśnie. Więc siedzimy sobie z boczku. Jak... No i skorzystaliśmy. Słuchajcie, o, jemy w czymś takim i to generalnie skrzydełka, jak w KFC i ryby. Tak, i ryby. I dla dzieci zostawię wszystkie rzeczy. To dobrze, nie tylko, że ja mam ryb pokorę, bo ja dziewczyna z nadmorza jest. Kujwa, przyjechałam na drugą stronę Polski, dalej będę jadła ryby. No przecież to jest po prostu, ile można. Szałpał, ryba jest zdrowa. Mi niedługo skrzyla wyrosną. Mi się już łuski robią powoli. No co ty gadasz? Nie pokazywałaś. Dobra, słuchajcie, jemy i widzimy się zaraz po jedzeniu. Słuchajcie, jeszcze trochę Kazimierza wieczorową porą.
sklepików. Idziesz? Hej, słuchajcie, jest 5 rano. Ja postanowiłam wam pokazać, jak to wygląda. Słuchajcie, w tym domku, w tu, gdzie ta ręka, w tym domku jest recepcja. Zaraz przy bramie dodatkowej jest toaletka. Tak wygląda. Pisuar i toaleta tu się mieści. Toaleta. I w krzaczkach WC chemiczne. Taka mała budka. Nie mogę za bardzo opowiadać, bo tu jeszcze wszyscy śpią. Zobaczymy, czy tu jest otwarte. Zobaczcie, jaki zlew na dworze. Na nogach od takiej starej maszyny do szycia, pewnie Singera. O, a tutaj robi robotę. Słuchajcie, aneks kuchenny. O, patrzcie. Aneks kuchenny, lodówki stoją. Kanapy. Ja nie wiem, czy wysłyszycie ten dźwięk. Jest jakiś stary ten budynek. Już zabytek. I tu są. Patrzcie. Pralnia, zmywalnia. To są pierwsze drzwi. Prysznic. Tutaj druga kabina prysznicowa. I myślę, toaleta i toaleta. Wszystko jest czyściutkie, pachnące. Zobaczcie, jaka grubość muru. Ja cię kręcę. Ja nie mam w takim miejscu. Zaczynam na takim kempingu. Nie wiem, czy wy słyszycie, ale tu tak jak hula wiatr. Hamaczek do pobujania się. Długie stoły połączone, długa ławka. Kanapy. Kącik zabaw dla dzieci nawet jest urządzony, zobaczcie. Ale fajsko. Takim domowym sumptem kemping zrobiony. O proszę, i ściana pamiątkowa. Tam u góry państwo właściciele. To jest dalsza część kempingu. On tylko tak niepozornie wygląda z początku. Zobaczcie. Się ciągniesz do tego namiotu. Wcale nie jest taka mała działeczka, jakby się wydawało.
Na początku myślałam, że to jest tylko ten przód. I sobie myślę, cholera jasna, ludzie mają podwórko i taki kemping, ale no to jest dosyć duże. Ale tak sympatyczni ludzie, weseli, żartowni się, że w głowie się nie mieści. Rzadko się spotyka teraz takich ludzi. Wychodząc z kempingu, skręcam w lewo i mamy piekarnię. Legenda o kazimierskim kogucie. Przemkniemy przez główną. Co my tu fajnego zobaczymy? Wisła. O! Wypożyczalnia kajaków. Ja tak przyciszyłam głos, nie wiem czy mnie będzie słychać. Ale tu jest wypożyczalnia kajaków. I idziemy ulicą wzdłuż Wisły. Nie wiem, tam stoją jakieś statki i myślę, że można się nimi przepłynąć. No ale my niestety już nie mamy na to czasu. No i co, trzeba będzie odwiedzić Kazimierz jeszcze raz. Bo ja lubię zwiedzać takie rzeczy. Reszta moich niekoniecznie. Ale gdybyśmy mieli trochę więcej czasu, to ja bym ich do tego przekonała. Dzieciaki pójdą za mną, a tatę trzeba trochę zachęcić. Znaczy, tata lubi generalnie, wszystko okej, tylko że on po roku ciężkiej pracy jest naprawdę zmęczony. Zobaczcie, jaka spokojna woda. Jak to fajnie wygląda tak rano. Nie ma ludzi. Patrzcie. O, tam są statki. Nie będę szła dalej, bo mi się rodzina obudzi i się przestraszą, gdzie matkę porwali. Tu sklep spożywczy, obok kempingu, dwa budynki dalej, a my targaliśmy wczoraj 17 litrów picia, dzisiaj na drogę, wczoraj do przyczepy jeszcze. Taka to pogoda. 5.29, 21 sierpień. Woda ma. Tego się nie dowiemy nigdy, ale na dworze 17 stopni, jest przyjemnie, niebo wygląda ładnie. Znaczy nie wygląda tak, patrzcie u góry. Nie wiem, czy to zobaczycie. Kamera chyba tego nie pokaże. Księżyc jeszcze widać. No, i tak to wygląda w pobliżu i na kempingu. Wiecie, o 5 rano to mózg jeszcze nie pracuje, nie? Naprawdę. Poza tym chodzę w tej piżamie i się czaję i ciągle zastanawiam, czy ktoś za mną nie idzie albo nie wyskoczy z krzaczurów. Nie dlatego, że się boję, tylko dlatego, że to po prostu siara, nie? Znaczy, mam to w nosie, ale także co wy na to? Dla każdego coś innego jest miłego, ale no ja uważam, że klimat i atmosfera tego kempingu są ekstra. A my stoimy tak, ustawiliśmy się specjalnie, słuchajcie, przy tej dodatkowej bramie. Bo chcemy wyjechać, więc wystarczy, że otworzę bramę i na wprost wyjedziemy, żeby nie budzić ludzi, nie? Bo około 7 chcemy jechać, ale pewnie jak zawsze to się nie uda. No ale plan jest. Matka wstała. Idę budzić resztę rodziny, słuchajcie. Trzymajcie się, mam nadzieję, że coś uda się sklecić z tego porannego spaceru po kempingu. Pozdrawiam was serdecznie. Buźka, papa.